Yo, Tunero, witam was wszystkich w Runaway Road Adventure. Jest to już piąty rozdział, także jedziemy z tematem. Cóż, pod sobą mamy tą całą wioskę Indian Hopi, do której tak bardzo chcieliśmy się dostać. Także no, będziemy kombinować tak, żeby się do niej dostać, po prostu, no, łopatologicznie mówiąc. Okej, proszę państwa, tu mamy jakąś deskę, belkę. Podnieśmy sobie ją. W porządku. Drewno jest w całkiem dobrym stanie. Może mi się przydać. Może ci się przydać. No jak widać, coś jeszcze pod deską jest, więc też sobie weźmy ten przedmiot. Leżał schowany pod belką. To musi być młotek któregoś z górników. Brakuje mu trzonka. W porządku. Jeśli zamocuję go na trzonku, może mi się jeszcze przydać. Ale co może być trzonkiem? No, trzonkiem może być właśnie może kość ze szkieleta. Szkieletu, przepraszam. Nie podoba mi się ten pomysł. Kojarzy mi się z bezczeszczeniem zwłok, ale nie mam wyjścia. Dokładnie czegoś takiego potrzebuję. Brakuje jej małego kawałka, ale myślę, że ta kość bardzo mi się przyda. Brian, nie martw, już tyle rzeczy nielegalnych zrobiłeś, że... Nielegalnych, no chyba tak to mogę nazwać. Pożar w szpitalu, co tam jeszcze było? Strzelanie do domu, znaczy ty nie strzelałeś, tylko przygotowałeś, to nieważne. Wysadzenie tej ropy, pompy wydobywczej, właśnie, która wydobywała ropę. W zasadzie też tego nie zrobiłeś, no ale zaplanowałeś, także... Fajnie, że poganiasz mnie, spoko. Dobra, bierzemy właśnie kość i mocujemy ją z... O, tak. Ta kość... No, z tym metalowym czymś. Trąkiem. Rewelacja. Trzyma się mocno. Co nam da młotek? Proszę państwa, do czego będzie nam potrzebny młotek? Tak jak Brian wspominał, no nie mamy się za bardzo jak dostać na dół, tak? Oczywiście mamy linę. No ale za pomocą liny nie przedostaniemy się. No, no nie ma opcji. No co, połączymy ją z kamieniem? Tak. Gdybym przywiązał do niego linę, mógłbym zejść do wioski Hopi. Ten kamień nie wzbudza we mnie zaufania. Nie sądzę, żeby utrzymał ciężar mojego ciała. Dokładnie. Czyli potrzebujemy coś, co po prostu utrzyma cały ciężar Briana. Swoją drogą, lekkie chucherko z niego, więc stawiam, że waży mniej więcej tyle samo co ja, także no, spoko. Okej, proszę państwa, bierzemy młotek. Jak można się przyjrzeć, tutaj jest gwóźdź. Jest troszeczkę mało widoczny. Gwóźdź jest źle wbity i wystaje z drewna. Trzeba się przyjrzeć naprawdę tak konkretnie, więc bierzemy właśnie młotek i staram się wyciągnąć gwóźdź. Świetnie. Teraz mogę wyciągnąć gwóźdź. Jest dosyć długi. Jeszcze może mi się przydać. No, przydać się na pewno. I teraz bierzemy właśnie gwóźdź i mocujemy go. Nie przepaścią. Raczej nie zrobisz. W porządku. Aha, jednak jest zrobisz tam, to. Gdzie podłoże jest najtwardsze. Tym sposobem wytrzyma mój ciężar. Mam nadzieję. Dokładnie. Wbiłeś gwóźdź. Powinien wytrzymać. Który też troszeczkę jest bardzo mało widoczny. O, jest tutaj. Teraz bierzemy linę. I linę... O, szybko poszło. I linę właśnie przywiązujemy do tego gwoździa, żeby zejść na dół. Także no cóż, robimy to. Proste. Nie ma co czekać. Muszę przymocować linę do gwoździa. Przyjemna muzyka tutaj leci, jak rozwiązujemy jakąś zagadkę. A teraz potrenuję spinaczkę. Na obozach letnich zawsze sobie jakoś radziłem. No proszę, a kogo my tu mamy? Gina? Brian! Nie mogę uwierzyć.
Ty żyjesz! Jak się tu dostałaś? To było tak. Jak wpadłam do szybu, uderzyłam się w głowę i straciłam przytomność. Nie wiem, ile czasu minęło, zanim się ocknęłam. Jak doszłam do siebie, było kompletnie ciemno. Próbowałam wstać i wtedy zorientowałam się, że jestem ranna w nogę. Czołgałam się po omacku przez ciemne korytarze, próbując znaleźć wyjście. Już byłam bliska załamania, kiedy dotarłam do jaśniejszego chodnika. Na końcu tunelu zobaczyłam światło i ostatnim sił dowlokłam się do wyjścia. Gdy wyszłam z szybu, najpierw zobaczyłam ten wielki posąg i śmiertelnie się przestraszyłam. Ale opanowałam się. Przedostałam przez te dziwne ruiny i wtedy spotkałam ciebie. To było straszne, gdy zorientowałam się, że jestem wewnątrz skalistego kanionu i że nigdy nie uda mi się stąd wyjść ze zranioną nogą. Byłam pewna, że to koniec i wtedy zjawiłeś się ty. Och, Brian, jeszcze nigdy tak się nie cieszyłam na czyjś widok. Powiedz, jak mnie znalazłeś? Cóż, szczerze mówiąc, to był przypadek. Gdy wpadłaś do dziury, myślałem, że nie żyjesz. Przysiągłem sobie jednak, że rozwiążę zagadkę z krucyfiksem i to sprowadziło mnnie tutaj. To są ruiny wioski Hopi, a po drugiej stronie kanionu musi znajdować się ich grobowiec. Okazało się, że krucyfiks jest dosłownie kluczem do całej zagadki. To niewiarygodne. Jak się dowiedziałeś tego wszystkiego? Później ci opowiem. Teraz najważniejsze, żeby obejrzał cię lekarz. Nie, poczekaj. Zbyt dużo wysiłku kosztowało cię dotarcie tutaj. Nie możesz teraz zawrócić. Poczekam jeszcze chwilę, nie zawracaj sobie mną głowy. Idź do grobowca, proszę. Przecież potrzebujesz pomocy lekarskiej i to jak najszybciej. Nie, Brian, proszę. Jestem winna to mojemu ojcu, zrób to dla mnie. No dobrze, jak uważasz. Odpocznij teraz. Żadnego wysiłku. Oszczędzaj siły na powrót. Dobrze, Brian, nie martw się o mnie. Martwi mnie noga Ginny. Nie chciałem jej niepokoić, ale obawiam się, że jest złamana. Muszę coś wymyślić, żeby unieruchomić jej nogę. Inaczej nie będę mógł wziąć jej ze sobą. Okej, najlepiej będzie, jeśli znajdę najpierw ten grobowiec Hopi. Potem zajmę się nogą Ginny. No. No i jak się okazało, Ginna jednak żyje. Jest w zasadzie, no powiedzmy, cała i zdrowa. No powiedzmy, no w zasadzie coś ma jedynie z nogą, tak? Tak jak Brian przypuszcza, że jest złamana. No ale żyje, to jest najważniejsze. Także sama nas poprosiła właśnie, że za dużo poświęciliśmy na szukaniu tej wioski, także najpierw znajdziemy wioskę, świątynię, dowiemy się, o co chodzi z tym krucyfiksem, a potem zajmiemy się Ginną. Okej, dobra. Więc najpierw udajemy się tutaj, do jaskini. Z bliska posąg robi jeszcze większe wrażenie. Ta twarz rzeczywiście wzbudza respekt. Potrafię sobie wyobrazić, jakie miny mieli pierwsi górnicy z Douglasville, gdy się na niego natknęli. No cóż, fajna. Fajny ten posąg. Za każdym razem, gdy patrzę na tę twarz... Podobne miny robią, kiedy pewnie siedzę na kiblu. Dobra, to było suche bardzo. No nieważne. Tutaj mamy jakiś przedmiot, także weźmy, podnieśmy go. To indiański tomahawk. Tak, taki tomahawk może się przydać. O, to wcale nie jest zwykły tomahawk. Można go też używać jako fajkę. Więc też znaleźliśmy tomahawk, który też jest fajką. Także no. Stąd mamy wszystko. Ten tomahawk później się nam przyda zapewne. Okej, dobra. Więc no, idźmy tędy i zobaczymy, co nas czeka dalej, jak będziemy szli przez kanion. No dobrze, muszę się rozejrzeć. Założę się, że grobowiec znajduje się w skale, tam po przeciwnej stronie. Brian, jaką małą kropeczką jest tak swoją drogą. Nie widzę tych wiszących mostów. A cóż robić? Teraz się już nie wrócę. No, dalej. Jak szybko zasuwa w ogóle. Wcześniej tak nie było, czy wcześniej. Pamiętam, jak grałem pierwszy raz, tak szybko nie zasuwał. Aha, to musi być wejście do grobowca.
A ten dziwny monolit musi być formą drzwi. Może dlatego po prostu, że gram na jakimś lepszym komputerze, no kto wie. Dobra. Więc przyjrzyjmy się temu monolitowi. Na pewno przedstawia jakieś bóstwo Indian Hopi. Nie, w ten sposób nigdy nie otworzę wejścia. Dobra, czyli przesunąć go zapewne też nie idzie. A gdybyśmy spróbowali... Usta są zwykłym wgłębieniem, lecz otworem. Właśnie, gdybyśmy spróbowali mu do ust wsadzić ten klucz. Tak, właśnie. To musi być to. W ten sposób wejście do grobowca powinno się otworzyć. No i? Złe wieści. Otwór jest zapchany piaskiem. Dlatego klucz nie pasuje. Do diabła. Wiedziałem, że to wszystko byłoby zbyt proste. Jak zwykle sprawy się komplikują. Standardowo. Ale tutaj mamy jakiś krzew. Spróbujmy wziąć gałązkę i może wyczyścić właśnie otwór monolitu. Nie wiem, co to za roślina, ale ma strąki. Wyglądają jak fasola. Zgoda. To może być to, czego potrzebuję. Na tej gałązce jest kilka strąków. No i bierzemy się do roboty. Tak, za pomocą gałęzi da się usunąć piasek. Gotowe. Teraz klucz powinien już wejść. No dobra, no to zobaczymy, czy teraz klucz wejdzie. Także jedziemy z tematem. W porządku. Teraz klucz powinien pasować. Genialnie. Monolit przesuwa się. Droga wolna. Wreszcie. Jestem ciekaw, jaka tajemnica stoi za tym wszystkim. No, nie tylko ty jesteś ciekaw. Ja również. Dobrze, no to co? Wchodzimy do jaskini i... Zobaczmy, co nas czeka dalej. Nie wiem, czego się spodziewać. Szczerze mówiąc, trochę się denerwuję. Zobaczymy. Wchodzę do środka. Nie ma co się denerwować. Witaj, młody przyjacielu. Jak widzę, mądrze wykorzystałeś swój umysł. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Ten głos, czy to ty? Tak, to ja, Wupu Him, ostatni wódz Hopi. Nie obawiaj się, podejdź bliżej. Ale co tu robisz? Nie rozumiem. Tu nie ma nic do rozumienia. Posłuchaj, nie wiesz tego, ale to, czego szukasz, jest tutaj. Ale to jest... Wiem, co to jest. Człowiek, który go tu przyniósł i schował w tym świętym miejscu, zhańbił krew Hopi, płynącą w jego żyłach. Masz prawo wziąć go ze sobą i tym samym usunąć zarodek złego ze świętej ziemi. Ale czyj to palec? Nie do mnie należy odpowiedź, lecz do tego, który splamił swoje plemię, przynosząc go tutaj. Ta osoba nie żyje. I? Co i? Zmarłego nie można zapytać. Zapewniam cię, że można. Ale jak? Ty musisz znaleźć sposób. Wiem, że ci się uda. Teraz musisz już iść, ale klucz zostaw tutaj. Aby nigdy więcej świętość tego miejsca nie została naruszona. Oczywiście, rozumiem. Oto on. Dziękuję. Dziękuję ci, wodzu Wupu Him. Czy jeszcze kiedyś się zobaczymy? Któregoś dnia, mój młody przyjacielu. Do widzenia. Niech światło Okiwaki wskaże ci drogę. Również ci tego życzę, wodzu. Do widzenia. No i ciekawe, ciekawe. Niewiarygodne. Myślałem, że odkryję tajemnicę. Ale myliłem się. Zamiast tego mam jeszcze większą zagadkę. Więc po to przemierzyliśmy pół kraju, żeby znaleźć słój z palcem?
to bez wątpienia palec człowieka, przechowywany w formalinie, zakonserwowany na wieczność. Ale czyj to palec? Musi być niesamowicie ważny, skoro ludzie są gotowi zabić za niego. A potem spotkałem jeszcze Wupuhima. Lepiej nie myśleć o tym. Ta cała historia to czyste szaleństwo. Później się zastanowię, co mamy robić. Teraz najważniejsze jest, żeby ktoś opatrzył nogę Dżiny. No, mamy palec w formalinie. Swoją drogą, ciekawe, kto go tu zostawił. Czy to był na pewno właśnie ojciec Dżiny? No bo tak to by musiało pochodzić właśnie. Ta osoba musiała pochodzić z tego plemienia, być Indianinem właśnie. Mieć dostęp do tej świątyni. Kto wie, może jakaś trzecia osoba się pojawi. Także no... Dobra. Na razie o tym nie myślmy, tak jak właśnie powiedział Brian. Tylko udajmy się od razu do Dżiny, żeby właśnie ją zabrać stąd. No ale wpierw trzeba unieruchomić tą jej nogę. A jak to można zrobić? Mamy właśnie tą belkę i można by było spróbować za pomocą tomahawka, czy też siekierki, rozpołowić tą belkę. Dobry pomysł. Jeśli rozłupię belkę na dwa poręczne kawałki, będę mógł usztywnić nimi nogę Dżiny. Ha, minąłem się z powołaniem. Trzeba było zostać lekarzem. Trzeba było zostać lekarzem, no widzisz. No, ale kto wie, czy jako lekarz byś nie miał też takich przygód. No w sumie teoretycznie zmierzałeś do księgarni, a potem na uczelnię, więc kto wie, kto wie. Ale swoją drogą ciekawe, nie? Jak może się życie obrócić o 180 stopni, nie? No, kto by nie chciał takiej przygody. Okej, dobra. Spróbujmy zciąć linę siekierką, aby zasznurować jakoś te dwie belki. Nie. Jeśli z tego miejsca obetnę linę, będzie za krótka. Dobra. Nieruchomię nią nogę Dżiny. Dokładnie. Więc potrzebujemy dłuższego odcinka tej liny, więc spróbujemy po prostu dostać się wyżej. Więc wejdźmy tutaj. I teraz może tutaj spróbujmy wejść. Teraz spróbujmy do pomieszczenia obok. No jak widać, cofnęliśmy się do samego początku, więc po prostu tutaj trzeba wybrać inne wejście. Także jeszcze raz. Hop. Tutaj też hop. No i bierzemy oczywiście trzecią, czy w zasadzie pierwszą od lewej strony. Pierwsze wejście od lewej strony. Pyk. Swoją drogą tutaj jakieś ciekawe znaki są narysowane. Ciekawe, co one przedstawiają. Jakieś celowniki czy coś takiego. Jakieś krzyżyki. Cholera wie. Dobra. Teraz bierzemy właśnie tomahawk i przecinamy linę. Tak, z tego miejsca mogę odciąć odpowiednio długi kawałek, żeby unieruchomić nogę Dżiny. Dokładnie, Brian. Spróbuję odciąć jak najdłuższy kawałek. Zrobione. No i pięknie. Już ją chowam. Ten kawałek liny wystarczy na unieruchomienie nogi Dżiny. No dobra, więc mamy wszystko, więc spróbujmy teraz unieruchomić tą nogę. W porządku. Myślę, że kawałkami drewna i liną unieruchomię nogę Dżiny. Spróbuję. Dżina, musisz teraz wytrzymać. Unieruchomię ci nogę. Da radę, dziewczyna. Zrobione. Może być. Może być. Gina, musimy iść. Musimy przedostać się przez kopalnię na drugą stronę.
Ale nie martw się, pomogę ci, a... Tak? Ale co się zdarzyło w grobowcu? Byłeś w środku? Tak, byłem i... Co tam znalazłeś? Powiedz. Widzisz, to wszystko jest bardzo dziwne. Opowiem ci po drodze. Ale... Teraz zostawmy to. Czeka nas ciężka droga przez kopalnię. Będziemy musieli często odpoczywać. Wtedy ci wszystko opowiem. Wszystko jasne? No to chodźmy. Myślę, że znam kogoś, kto mógłby opatrzyć ci nogę. Jasne jak słońce. Oprzyj się o mnie. Wow. Oskar, moja przyjaciółka Gina poważnie zraniła się w nogę. Mama Dorita może ją uzdrowić, prawda? Pewnie, że może. Wejdźcie. No. I będziemy mieli zapewne okazję poznać mamę Doritę. Ale już się zamykam. Było cudownie znów ją zobaczyć po tym, jak myślałem, że na zawsze ją straciłem. Co się tyczy zagadki, którą próbowaliśmy rozwiązać, wiedzieliśmy jeszcze mniej niż na początku. Nie mieliśmy nic z wyjątkiem ludzkiego palca w formalinie, który był dla nas jeszcze większą zagadką niż sam krucyfiks. Tym razem mogłem jednak liczyć na pomoc mamy Dority, a ona nie tylko wyleczyła nogę Giny. Powinna leżeć, żeby okład, który zrobiłam jej na nogę, zadziałał. Wkrótce noga będzie jak nowa. Przez ten czas twoja przyjaciółka powinna tu pozostać. Dziękuję pani. To bardzo miło z pani strony. Drobnostka. Brian. Tak masz na imię. Tak, Brian. Brian Basco. Bardzo dobrze, Brian. Coś mi mówi, że ty też potrzebujesz mojej pomocy. Co mogę dla ciebie zrobić? Poza tym nie musisz mi mówić pani. Widzi pani, to znaczy, widzisz... Dobra. Więc no cóż, poznajemy właśnie mamę Doritę. No i co? Najważniejsze jest to, że znaleźliśmy Ginę, która okazała się, że jednak żyje. Tylko po prostu zraniła się w nogę, no tak jak właśnie Brian mówił, prawdopodobnie ją złamała. No i też mamy zagadkę, o co chodzi z tym palcem w formalinie. Bo byliśmy właśnie w ów świątyni tych Indian Hopi. Za pomocą właśnie krucyfiksu otworzyliśmy sobie ten monolit. No i Wupu Him właśnie dał nam ten palec, mówiąc, że pewna osoba zbezcześciła to miejsce, tą całą świątynię, że zostawiła właśnie ten palec, taką rzecz w takiej świątyni. Także no dzieje się, ciekawie się to rozkręca. Ale jako, że już mamy kolejny rozdział, fakt, ten rozdział piąty był króciutki, ale to dobrze. Więc no cóż, to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, no to musicie oglądać następny rozdział, następny odcinek. Tak więc cóż, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że miło wam się oglądało. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć i yo!